Dzień dobry, Ilona Parejko. Zapraszam Państwa na program Na Tapecie. Dzisiaj mamy bardzo trudny temat i bardzo ważny. Będziemy rozmawiać o podatkach. Moim i Państwa gościem jest Pani Mirosława Zachar. Witam Panią. Dzień dobry. Doradca podatkowy i prawnik. Jak Pani woli mówić? Prawniczka, prawnik, doradczyni podatkowa? Najlepiej Pani Mirko. Tytuły nie są ważne. W takim razie, Pani Mirko, czy Pani zdaniem, bo przerobiła Pani już wiele ciężkich przypadków w swojej karierze zawodowej, Polacy w polskim systemie podatkowym czują i mogą czuć się bezpiecznie, czy nie? O, trudne pytanie. Czy czują się bezpiecznie? Czy są jakieś haki, jakieś zasadzki? Myślę, że coraz bardziej mogą się czuć bezpiecznie, bo coraz bardziej ten system podatkowy jest uszczelniany, ale to jest raczej bezpieczeństwo państwa, a nie podatników. Podatnicy za mało wiedzą jeszcze na temat bardzo skomplikowanego systemu podatkowego. Za mało jest informacji, tak jak na przykład w Szwecji, o tym, takiej prostej informacji dla każdego człowieka, o tym, na co te podatki są wydawane. Podobnie, tak jak w gminie na przykład, też za mało jest informacji na temat tego, jaka jest zbieralność tych podatków, czyli ile podatku od każdej osoby fizycznej trafia do urzędu gminy i na co one są te pieniądze później wydawane, czy to z dotacji, czy to z pieniędzy od podatników. Ta informacja powinna być bardziej klarowna i taka bardziej dla ucha zwykłego człowieka, bo język prawniczy, prawno-podatkowy jest bardzo trudny. Ja niejednokrotnie sama po zmianie przepisów czytam 3 razy przepis i mówię: kuchnia, coż oni chcieli tym osiągnąć? Muszę wejść do uzasadnienia projektu, żeby zorientować się tak naprawdę, o co chodzi. Jest to coraz bardziej skomplikowany system, w związku z tym to bezpieczeństwo podatników, szczególnie przedsiębiorców, no nie jest takie oczywiste, a wręcz bym powiedziała, że luki w przepisach podatkowych, czy te ciągłe zmiany powodują, że to bezpieczeństwo jest no bardzo, bardzo zagrożone. I też pewnie różna interpretacja, prawda, tych przepisów. Interpretacje przepisów, no fajnie, że są, bo można zapytać ministra finansów, ale proszę pamiętać, że interpretacja przepisów nie powoduje bezpieczeństwa. Dlatego, że zawsze urząd, który przyjdzie na kontrolę i stwierdzi, że zły stan faktyczny podaliśmy w interpretacji, to ta interpretacja nie chroni. I teraz kto decyduje o tym, czy ten stan faktyczny był prawidłowo pokazany w tej interpretacji, czy nie? No rzeczywiście jest to fajna instytucja, urzędy są tym zawalone, bardzo trudno doczekać się interpretacji, ale mogę tu podać jeden przykład z Bolesławca, gdzie nie zgadzałam się z Urzędem Skarbowym w Bolesławcu na temat takiego podatku od sprzedaży nieruchomości. Pisaliśmy do Urzędu Skarbowego pismo, że uważamy, że tego podatku być nie powinno. Napisaliśmy, ponieważ urząd się nie zgadzał, porozumieliśmy się z Urzędem Skarbowym. Uważam, że teraz ten Urząd Skarbowy też już rzeczywiście jest bardziej taki ludzki, że napiszemy o interpretację. Napisałam o interpretację, minister finansów nie zgodził się ze mną, napisał, że podatek musi być. Po 3 latach, proszę Państwa, minister finansów tą interpretację uchylił i przyznał nam rację. Byliśmy wszyscy bardzo dumni, że się udało, ale też byłam dumna, że minister finansów to zrobił, tak? Bo jeżeli ktoś ma wątpliwości, idzie do Urzędu Skarbowego i pyta, czy ja mam ten podatek zapłacić, czy nie. Nie napiszę interpretacji. Urząd powie, masz zapłacić podatek, ale tej interpretacji nie będzie, to nie ma co uchylić. I podatek zostanie zapłacony i nie będzie już tak naprawdę możliwy do zwrotu. No, chyba, że spróbuje się zrobić jakąś korektę zeznania, co jest oczywiście w ciągu 5 lat od zdarzenia. Trzeba to pamiętać, żeby to zrobić i to jest bardziej skomplikowana już instytucja. A jak to jest z podatkami w rodzinie? Wiadomo, rodzice przekazują dzieciom mieszkania, samochody, pożyczają pieniądze, co się bardzo często zdarza, prawda? No, jak to jest, żeby za rok, za 2 czy za 5 nie wdarł się do nas Urząd Skarbowy i naliczył nam taki podatek, że będziemy musieli sprzedać to mieszkanie, żeby go w ogóle zapłacić? No, jest to bardzo powszechna niestety sprawa. Ludzie, podatnicy zwykli, nie wiedzą, jak daleko posunięta jest informacja w naszym państwie. No nie nazywając jeszcze tego inwigilacją. Jednakowoż informacje podatkowe z różnych urzędów trafiają do Urzędu Skarbowego. Urząd Skarbowy ma ogromną bazę informacji. Z takich podstawowych, no to wiadomo, jak sprzedajemy
nieruchomość, czy kupujemy nieruchomość, to mamy akt notarialny, który jeden wędruje do Urzędu Skarbowego. W tym akcie notarialnym już teraz od paru lat pojawiło się, skąd podatniku miałeś pieniądze, tak? Czyli notariusz pyta o to, z jakich środków. Nie ma takiego obowiązku tak naprawdę, ale dla bezpieczeństwa lepiej zapytać, czy skąd miałeś pieniądze na taki dom. Miałam przypadek w Bolesławcu, gdzie, może jeszcze dokończę te informacje. Poza tym, jeżeli ktoś dostanie pozwolenie na budowę, idzie informacja do Urzędu Skarbowego. Raz w miesiącu w formie elektronicznej te informacje przechodzą. Jeżeli ktoś ma rozpoczął zmianę sposobu użytkowania, czyli z mieszkalnego na przykład na działalność albo odwrotnie, no to też mamy, informacja ląduje w Urzędzie Skarbowym. Jeżeli ktoś kupuje samochód, informacja ląduje w Urzędzie Skarbowym. Jeżeli jest to samochód kupiony na fakturę, czyli z salonu, no to idzie informacja o rejestracji, tak? I że no, na przykład zapłacił 50 na 50, też przypadek z Bolesławca. Jeżeli ktoś sprzedaje ten samochód, to tak samo ta informacja idzie poprzez Wydział Komunikacji, bo informują raz w miesiącu w formie elektronicznej, kto kupił jaki samochód, kto go zarejestrował. Jeżeli jest to umowa kupna-sprzedaży, no to wtedy jest podatek od czynności cywilnoprawnych, czyli następna deklaracja, która informuje o tym, że to jest podatek. Teraz jeżeli ktoś komuś daje pieniądze, jeżeli ktoś sprzedaje inną rzecz niż samochód, jest to powyżej 1500 czy 1000, nie pamiętam kwoty na ten moment, no to też powinien złożyć PCC. Jeżeli to wszystko dzieje się teraz na rachunku bankowym, to ten rachunek bankowy jest bardzo widoczny. Wszystko to, co przepływy na rachunku bankowym, to jest tak, jakbyśmy napisali na czarnej tablicy białymi literami, urząd to wie i tak załóżmy. Nie pytajmy skąd wie, bo urząd wie. Takie transakcje powyżej chyba w tej chwili 15 tysięcy złotych lądują w specjalnej komórce od szarej strefy i są obrabiane, tak? Kto wpłacił, komu wpłacił, ile wpłacił, za co wpłacił. Jeżeli teraz przekazujemy dziecku swojemu pieniądze powyżej 9600 i nie złożymy zeznania darowizny albo zeznania, że to jest pożyczka, no to Urząd Skarbowy przyjdzie do tej osoby i powie, musisz to zapłacić. Już i tak jest mniej regulacji. A ile czasu ma na to Urząd Skarbowy? Urząd Skarbowy w przypadku pożyczki 2 tygodnie musimy zeznanie złożyć. W przypadku spadków i darowizn jest to 6 miesięcy. Mnie denerwuje trochę, jeżeli urząd się dowie przed 6 miesiącami o fakcie, że ktoś dostał spadek czy dostał darowiznę, a dowie się, bo jeżeli jest to stwierdzenie nabycia spadku, to też jeden egzemplarz jest kierowany do Urzędu Skarbowego. Jeżeli jest to darowizna, no to jeżeli jest dokonana przez rachunek bankowy, to urząd też o tym szybko będzie wiedział, choć już troszeczkę później. I urząd mógłby przed upływem tego półrocznego terminu zadzwonić, nie wiem, wysłać pismo do tego spadkobiercy. Rozlicz się, spadkobierco, rozlicz się, bo dostałeś spadek. No niestety częstym przypadkiem jest, że mija tylko 6 miesięcy i 2 dni później już mamy wezwanie do Urzędu Skarbowego, a podatniku nie rozliczyłeś się, no i jestem na zasadzie mamy cię, no bo trzeba się rozliczyć na zasadach ogólnych, a nie już na zasadach preferencyjnych. Bo jeżeli właśnie, jeżeli pani mówi o preferencyjnych, bo jeżeli to jest darowizna w obrębie najbliższej rodziny, czyli matka, córce, synowi, to wtedy tak. Ten podatek jest dużo niższy, prawda? Podatku w ogóle nie ma. Można dać 1 000 000 złotych, podatku w ogóle nie ma. Ale mówimy o najbliższej rodzinie. O najbliższej rodzinie. Jest to artykuł 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. I tam rzeczywiście ta najbliższa rodzina jest. Nie ma tam zięcia i synowej, także tu trzeba na to uważać też. Czasami się robi właśnie darowizny. Do celów podatkowych musi być jeszcze pokrewieństwo jeszcze najbliższe. Musi być, tak, pokrewieństwo to jest bardzo dobrze powiedziane, nie powinowactwo, a pokrewieństwo. A jeżeli ktoś niestety tego zeznania nie złoży, no to rozlicza się na zasadach ogólnych i wtedy mamy 9600 w pierwszej grupie podatkowej zwolnione. No i powyżej 9600 już jest opodatkowane. Oczywiście są to też skala podatkowa, w związku z tym najwięcej osoby obce, najmniej najbliższa rodzina, no ale te 3% tam przy tej najbliższej rodzinie jest według skali podatkowej. To już szczegółów tutaj nie będę mówić. To samo jest z pożyczką. Jeżeli udzielimy pożyczkę pierwszej grupie podatkowej, czyli
małżonek, rodzice, rodzeństwo, dzieci, bez rodzeństwa, dzieci, to wtedy mamy też zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych, bo pamiętajmy, praktycznie każda pożyczka rodzi podatek od czynności cywilnoprawnych i też jest to trudne zagadnienie, dlatego że jeżeli jesteśmy blisko Niemiec, mieszkamy, bardzo dużo osób pracuje w tych Niemczech, niestety nie każdy słucha, żeby rozliczać te dochody, które osiągamy w Niemczech. I zdarzyło się na przykład tutaj w Bolesławcu również, zresztą nie jedna rzecz w Bolesławcu, że państwo pracowali całe życie w Niemczech, uważali, zresztą legalnie pracowali, czyli wszystkie dochody podatki odprowadzali w Niemczech. W Niemczech, ale co się okazało później, nie wszystkie dochody pan Niemiec pokazywał, tak, że oni dostawali dużo więcej wypłaty, niż on im to rozliczał. Przyjechali później do Polski i zaczęli się budować. Wydali na budowę, nie wiem, 300 czy 400 tysięcy, już nie pamiętam, i Urząd Skarbowy zainteresował się źródłami pochodzenia pieniędzy. Oni zupełnie jakby wierzyli w to, że jest wszystko okej, tak? Pokazali, że pracowali w tych Niemczech. Jak zwrócili się do aparatu podatkowego w Niemczech i do swojego pracodawcy, żeby wykazał im, ile oni zarabiali, te rozliczenia podatkowe, okazało się, że oni zarobili 1/4 z tego, co dostawali. Nie wystarczyło im na te dochody. Urząd Skarbowy potraktował to jako nieujawnione źródła dochodu i co? I 75% opodatkował. To jest, proszę Państwa, bardzo dużo. Czyli przez niewiedzę można stracić dorobek życia. Nawet w dobrej wierze, bo oni tak powiem, nie mieli świadomości, nie mieli świadomości, że po prostu są oszukiwani. Podobna rzecz się miała z panem, który płacił alimenty w Zgorzelcu. Płacił te alimenty, bo żona go ścigała, ostro płacił alimenty i ich tam 400 zł co miesiąc, nigdzie nie pracował, tylko sezonowo w ogródkach w Görlitz. No i co zrobił Urząd Skarbowy? Zapytał, skąd ma pieniądze na alimenty, na komórkę, którą miał, i na poloneza, który kosztował 1200 zł. Wyszło im 10 tysięcy z groszem tam za rok podatkowy i słuchajcie, opodatkowali mu 75% podatkiem. No pan napisał o umorzenie, no bo powiedział, że nie ma ani majątku, ani wynagrodzeń, które by mógł za to zapłacić. Ale zobaczcie, jak dalece Urząd Skarbowy może tutaj ingerować i jak dalece korzysta z informacji, które otrzymuje. Jeżeli nie rozliczacie się z podatków, tych uzyskanych w Niemczech, to urząd prędzej czy później zada wam pytanie, skąd się budujecie, skąd kupiliście samochód, skąd macie w ogóle dochody, tak, na wydatki, bo wszystko, co wydajemy, a co idzie przez rachunek bankowy, to wszystko widać. Bardzo przestrzegam tych, co handlują na Allegro. O właśnie, miałam panią o to pytać. To jest po prostu internetowy akt, to przecież to jest każdy praktycznie. To jest nie do wybronienia. To robi. Jeżeli handlujecie w sposób ciągły, zorganizowany, w celach zysku, kupujecie często przez internet też ten towar, to jest to działalność gospodarcza. Jeżeli tą działalność gospodarczą... Nawet jeśli się de facto działalności gospodarczej nie ma zarejestrowanej. Tak, jeśli się nawet nie zgłosi, przepisy mówią, jeżeli w sposób zorganizowany, ciągły, dla zysku, dla zarobku prowadzisz sprzedaż, to jest to działalność gospodarcza. Jeżeli nie zgłosi się tej działalności, jeżeli nie wybierze się formy opodatkowania do tej działalności, to będzie na zasadzie programu Mamy Cię i niestety bardzo duże konsekwencje, jeżeli jeszcze się do tego przekroczy kwoty do VAT-u, no to już jest w ogóle bardzo duża konsekwencja. Z drugiej strony po to są te urzędy skarbowe, prawda, żeby trzymać rękę na pulsie, pilnować dochodów, bo przecież to są dochody znaczne, jeśli nie największe, dochody państwa i samorządów również, prawda? Największą bolączką podatków we wszystkich krajach, nie tylko u nas, to jest szara strefa. Pamiętajmy, że wysokość podatku jest jakby, bo podatek ma różne funkcje, tak? Ma tą funkcję rodzinną, na przykład, że zwalnia się, daje się ulgi podatkowe rodzinne z powodów rodzinnych, tak? Ale podatek też jest potrzebny państwu do bycia, tak? Do rządzenia, do tego, żeby była administracja. Pomimo, że uważam, że administracja i podatkowa, i w ogóle administracja publiczna jest przerośnięta, jest za dużo urzędów, za dużo kontroli. Jednak z tych podatków mamy szkoły, mamy szpitale,
no jest coraz lepiej w szkole, no, w państwie naszym. Każdy jeździ jakimś samochodem, każdy ma wynagrodzenie, teraz w ogóle pracownik rządzi, można powiedzieć, bo dobry pracownik się szanuje i mówi, ja chcę tyle zarabiać i to jest fajne i nie narzekajmy, że w Polsce jest źle, bo nie jest tak źle. Oczywiście są rzeczy, które no, są lepsze czy gorsze, tak? Ale jak źle, kto wie jak nie jest, ale poprawiajmy to, co się da poprawić, żeby nie było takiego skomplikowania. No i jakby, jak Polak będzie wiedział, z jakiego powodu podatki są pobierane i transparentnie pokazane, na co są wydawane, to myślę, że wtedy i tej szarej strefy nie będzie. A jeżeli nie będziemy unikać opodatkowania, to te podatki też będą mniejsze. Będziemy bogatszym państwem, na który sobie będzie też mógł pozwolić na dużo lepsze no, warunki egzystencji w Unii Europejskiej, czy w ogóle w świecie. Tak? Także ja jestem za tym, żeby te podatki były pobierane, ale żeby były transparentne i żeby nie było tak bardzo dużo bata na podatnika. Ale Polacy mają taką hardą naturę, prawda, że trudno im się jest pogodzić, że muszą się tymi swoimi dochodami legalnymi bądź nielegalnymi tym bardziej podzielić z państwem. Wiem, że prowadzi pani takie wykłady dla młodzieży w szkołach średnich. Jak pani przekonuje tych młodych ludzi, że podatki są koniecznością, są tak samo na pewno trzeba je płacić, jak na pewno trzeba pamiętać o tym, że kiedyś się umrze. Tak się mówi, że to jest jedyna pewna rzecz, że śmierć i podatki. Śmierć i podatki, tak. Młodzież jest cudna, chciałam powiedzieć. W ogóle młodzież jest cudna. Organizujemy jako doradcy podatkowi, organizujemy ogólnopolski konkurs wiedzy o podatkach. Ten konkurs, no fajne są nagrody, wyjazdy do Brukseli na przykład, warto w nich brać udział, ale jakie jest zadanie tego konkursu? Żeby młodzież wiedziała, że są podatki, tak? I że to nie jest tak sobie żyć, tu zarobię, tam sprzedam i to wszystko dobrze. I najpiękniejszą rzeczą jest, zawsze zadaję pierwsze pytanie, bo chodzę po szkołach na wykłady w ramach przedsiębiorczości, żeby uzmysłowić im, ile jest podatków, jak one działają i w jaki sposób są konstruowane i po co jest który, tak? I jak zadaję pytanie na przykład, bo ja mówię, taki smutny temat, podatki, co ta kobieta to może powiedzieć, nie? I ja zadaję pytanie, czy ktoś z młodzieży ma samochód kupiony na przykład za 10 tysięcy, czy tam za 15 tysięcy, zapłacony przez rodziców, a kupiony na imię i nazwisko ucznia, no bo opłaca się ze względu na ubezpieczenie. Jest las rączek w górę, ja któregoś pytam, no a skąd miałeś pieniądze na ten samochód, jak jest na ciebie umowa kupna, sprzedaży. A uczeń mi odpowiada, a kogo co to obchodzi? Ja mówię, ze świnki skarbonki. I tu jest błąd, bo niestety urzędu będzie to obchodzić, bo o takim zakupie urząd wie na drugi dzień. Może nie na drugi dzień, przesadzam, za miesiąc w formie elektronicznej do 15 każdego miesiąca. I urząd może zapytać, tak, skąd są i zapyta, jeżeli to by... Będzie, przepraszam, więcej niż 9600, to urząd zapyta, skąd miałeś te pieniądze. No owszem, 9600 mogą dać rodzice, babcia, ktoś jeszcze, no da się to może wytłumaczyć, tak? Ale trzeba o tym pamiętać, że jeżeli będziemy dużo wydawać na rzeczy, które szczególnie są rejestrowane, no to wtedy Urząd Skarbowy na to zwróci uwagę. No i nie tylko po to, żeby nas ścigać, ale też tylko po to, żeby tej szarej strefy było jak najmniej. Też charytatywnie w jednej z bolesławieckich parafii u księdza Chupy, powiedzmy to wprost, pomaga pani ludziom, których nie stać na prawników, na doradców prawnych. Z jakimi problemami do pani przychodzą? Kosmicznymi, bym powiedziała. Ja się wzruszam bardzo, jak o tym ale mówię. Ale to znaczy, że jest potrzeba, prawda, skoro mówi pani, że kolejki się ustawiają. Może kolejki aż nie, dlatego że ten pierwszy jakby przesiew problemów najpierw jest u księdza, tak? Niektóre rzeczy po prostu zwyczajnie są prostsze i można je załatwić rozmową, tak, i porozmawiać, ale są tematy trudne. Jednym z takich moich większych osiągnięć znalazłam człowieka w Wielkiej Brytanii, który uciekł od płacenia alimentów od żony, zostawił ją po chorobie nowotworowej z dzieckiem, z płaceniem kredytu i z rentą, która wynosiła tam 550 czy 600 zł, to było parę lat temu, i po prostu sobie wyjechał, zostawił ją samą.
udało się odłożyć spłatę kredytu, a człowieka żeśmy poprzez policję, poprzez list gończy znaleźli w Wielkiej Brytanii, przywieźli go do Polski, a jego rodziców, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych, ścignęliśmy alimenty. To był taki bardzo szeroki, długotrwający, ale udało się pomóc tej pani. Dużo jest problemów takich rodzinnych, tak, takich... No nie chciałabym o tym mówić, bo ja się teraz wzruszam, ja przeżywam te problemy z ludźmi i może dlatego takie załatwię. Ale to dobrze, nie odczłowieczyły Panią te podatki, te przepisy, no to nie, bardzo nie. Dobrze. Boże, dla mnie w życiu najważniejsze Pani jeszcze znajduje chęci, serce i wolę pomocy innym. Najważniejsze w życiu jest być człowiekiem. A w okresie takim tej władzy, tak, postrzega się tą władzę bardzo różnie, natomiast dla mnie najważniejsze, żeby po takiej kadencji raz popatrzeć sobie w lustro normalnie, nie być bogatszym o pieniądze, tylko bogatszym o szacunek. I to jest najważniejsze w życiu. To nie ma ważniejszych rzeczy. Każdy zawód można różnie wykonywać, tak? Ale jak się ma pokorę do tego, co się robi i miłość do ludzi, to pani wszystko wyjdzie. Pani Mirosławo, niech nie płacze. Proszę wytrzeć łzy, bo ja się zaraz rozbeczę. Nie, no ja właśnie, trudno jest mi mówić o ludzkich problemach, bo ja je przeżywam po prostu. Cofnijmy się jeszcze dalej, do czasów Solidarności. Też Pani pomagała. Komu Pani pomagała? Z jakimi problemami przychodzili wtedy do Pani? Ze wszystkimi. Też ludzie przychodzili ze wszystkimi i powiem szczerze, wtedy nie było jeszcze tak rozwiniętej też pomocy społecznej i tak dużo urzędów i dużo ludzi, którzy pomagali. Ale też nie było adwokatów i doradców. Tak, tak, nie było takich doradców. Mnie było strasznie szkoda ludzi, którzy nie mają pieniędzy, których na przykład wrzucają na bruk i on nawet nie ma gdzie pójść. Na swoją działalność Solidarności. Dokładnie, mamy, tak? żeby mu pomóc, tak? No byłam takim prawnikiem jeżdżącym Lubań, Zgorzelec i Bolesławiec. Starałam się pomagać pracownikom, kłóciłam się czasami z dyrekcją, pomagałam właśnie ludziom czasami w takich egzekucyjnych historiach, jak ktoś sobie wziął coś na plecy, jakiś bagaż kredytowy, później nie mógł go spłacić, bo go zwolnili z pracy, tego było sporo. I też miałam ogromną satysfakcję z tego, że mogę tym ludziom po prostu zwyczajnie pomagać. Pani Mirosławo, życzę Pani, żeby nikt nie traciła Pani ducha i była zawsze taką wesołą doradczynią podatkową i taką z otwartym sercem. Bardzo Pani dziękuję. Dziękuję również. Wiem, że ma Pani wiedzę na 3 takie programy, ale niestety musimy kończyć. Mam nadzieję, że będziemy się częściej spotykać. A ja sobie mówiąc, można by zrobić cykl programów o podatkach. Ja z Jackiem Zielińskim jesteśmy otwarci. Tego jest dużo, a zmian podatkowych szykuje się strasznie duża ilość. I normalny człowiek, nie na moją głowę, dlatego najpierw prosiłam Panią o to, żeby Pani mi zadała pytania, bo ja po prostu się, jak mam wypełnić PIT, to się spocę i pomylę przy własnym imieniu i nazwisku. Jak w piosence Igora Kwiatkowskiego. Dziękuję Pani bardzo, dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję do zobaczenia również. I do usłyszenia.